Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszej serii popularyzującej szydłów i pora znów odwiedzić fajne miejsce, jakim jest Muzeum Zamków Królewskich w Szydłowie, powstałe w 2019 roku. Między innymi powstało ono dzięki merytorycznemu wsparciu pana Tomasza Olszackiego, który opowie nam dzisiaj o pewnej postaci dosyć znanej w średniowieczu. Tak. Stoję przy postaci cesarza, króla czeskiego, cesarza Karola IV luksemburskiego. Przypomnijmy może, że ideą tutaj naszego muzeum jest pokazanie kultury europejskiego średniowiecza przez pryzmat zamków, a zwłaszcza zamków królewskich. W tej sytuacji, ilustrując późne średniowiecze, wiek XIV, nie mogło zabraknąć właśnie postaci Karola IV. Jednostki ze wszechmiar wybitnej, pewnego kreatora wydarzeń politycznych, ale i kultury tej części kontynentu. Osoby, która podobnie jak Kazimierz Wielki w sytuacji polskiej, tak on w odniesieniu do Królestwa Czeskiego jest niewątpliwie postacią najwybitniejszą w swoim czasie jako król, cesarz, fundator. Przypomnijmy sobie zatem co nieco faktów z jego życia. Karol IV, urodzony w dynastii Luksemburgów, ukształtowany został w kulturze francuskiej. Natomiast jako syn króla Czech Jana Luksemburskiego miał także ogromny szacunek dla korony czeskiej, korony świętego Wacława i podkreślał to w zasadzie przez całe swoje życie. Jego ojciec zaś Jan to ten wspaniały, szalony monarcha, który zakończył swoje życie w wariackiej szarży, kiedy to zupełnie ociemniały, kazał przytwierdzić się łańcuchami do koni swoich towarzyszy i ruszył z kopią przeciwko wrogom, informując, że król czeski nie ustępuje nigdy z placu boju. W 1355 roku Karol IV został królem Italii i świętym cesarzem rzymskim. Tym samym stał się najpotężniejszym monarchą tej części kontynentu. W 1355 wydał złotą bullę, która regulowała ustrój Rzeszy Niemieckiej. Uporządkował także prawo w majestas Karolina. W latach panowania Karola Praga stała się polityczną, kulturową stolicą cesarstwa, niemalże stolicą ówczesnej Europy, a zamek na Hradczanach przekształcił się we wspaniałą rezydencję. Ufundował także katedrę świętego Wita, zatrudniając przy jej budowie wybitnych architektów, w tym Piotra Parlera. W 1348 roku założył w Pradze uniwersytet, zniósł wspaniałe zamki, rezydencje, które zwykł nazywać od swojego imienia. Stąd Karlsberg, czy dzisiejszy czeski Kaszperk, Karlstein, Karlskrone, dziś Radynie, Karlshaus, Karlsbad, czyli Karlowe Wary oraz Monte Carlo w północnych Włoszech. Figura Karola IV nawiązuje do jego przedstawienia na obrazie, który tu zamówiony został przed 1371 rokiem przez arcybiskupa Pragi Jana Oczkę z Wlaszinia. Obraz ten przedstawia właśnie arcybiskupa, a także Karola i towarzyszącego mu Wacława IV, klęczących przed Matką Boską z Dzieciątkiem, a błogosławionych przez świętych korony czeskiej, czyli Zygmunta i Wacława, co podkreśla dodatkowo wymiar właśnie boski, wymiar władzy cesarskiej. Karol IV, tak jak na obrazie, tak i tutaj, odziany jest w czysty płaszcz, uszyty z delikatnej, wzorzystej tkaniny oraz długą tunikę. Kolory jedwabnej tkaniny oraz jej dekoracyjny wzór roślinny odtworzono na podstawie właśnie rzeczonego obrazu. Do uszycia tej długiej szaty użyto materiału o tym samym wzorze, jednak w kontrastowo niebiesko-złotym połączeniu. Płaszcz spięty jest, tutaj pokażmy może nieco bliżej, złotą broszą wysadzoną ametystami, której głównym motywem zdobniczym są korony pisane w okręgi. Jest to replika zapinki prezentowanej obecnie w muzeum w Luwrze. Strój lekko watowany na piersiach zdobi szereg dużych, złoconych guzów, które, a jakże, znowu są analogiami wziętymi bezpośrednio na podstawie oryginałów odnalezionych na zamku karlsztajnskim, ufundowanym przez cesarza.
Pas obłożony aksamitem, nabijany jest gęsto złoconymi okuciami, na których widzimy litery A oraz M, czyli monogram, skrót Ave Maria, Zdrowaś Mario, od pierwszych słów modlitwy ku czci Matki Boskiej. Tego rodzaju odwołanie znajdujemy dość często na średniowiecznych zabytkach. Zgodnie z przedstawieniem majarskim, korona cesarska nałożona jest na jedwabną mitrę i składa się z 7 trójliści oraz 7 ostrych sterczyn zwieńczonych kabłonkiem. Udekorowana jest 47 małymi, dużymi perłami oraz 56 kapuszonami w typie ametystów, agatów i korali. Zwróćmy wreszcie uwagę na stopy cesarza. Są to ręcznie szyte buty z modnymi wtedy długimi noskami. Im noski dłuższe, tym powiedzmy ich nosiciel szlachetniejszy i możniejszy. Wzór geometrycznej, malowanej złoconej dekoracji został zaczerpnięty także z ikonografii przedstawiającej monarchę. A teraz spójrzmy na związany z Karolem IV zamek. Zamek Karlstein. W Czechach, nieopodal Pragi, chyba najwspanialsza realizacja, fundacja świecka tego monarchy. Początkowo Karlstein miał być dążonym wieżą mieszkalną przeznaczoną dla króla Karola IV. Kiedy jednak został on w 1355 roku cesarzem, wówczas cała koncepcja się zmieniła i niejako zamek stał się takim manifestacyjnym pojemnikiem, relikwiarzem na cesarskie insygnia koronne oraz całą masę relikwii związanych z świętymi oraz z tą najważniejszą relikwią, czyli relikwią świętego krzyża, która to znajdowała się w kaplicy na piętrze Wieży Wielkiej. Wieża Wielka skomunikowana została z Wieżą Mariacką, położoną nieco niżej przy pomocy takiego oto mostku. Natomiast w murach zastosowano oprawy okienne, prostokątne, związane z stylem dworskim, oprawy znajdujące bardzo bliską analogię w zachowanych do dziś oknach Pałacu Królewskiego w Szydłowie, pochodzącego ze schyłku XIV wieku. Właściwym domem cesarza był za to gmach znajdujący się tutaj, pałac, gdzie znajdowała się między innymi sala służąca audiencją, wyżej zaś rezydencja małżonki Karola IV. Wspaniały zamek w Karlsztajnie jest jakąś taką niezwykłą fantazją, na którą z pewnością wpływ miała także i osobowość Karola IV. I tutaj właśnie ta osobowość oddana została chyba także w spojrzeniu Karola IV. W tych oczach wizjonera, który może tutaj właśnie wymyśla kolejną fundację, a może wobec upału, jaki dzisiaj panuje, myśli o jakimś smacznym, chłodnym czeskim piwie.